Rozdział 9. Laodycea musi zwyciężyć. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Wcześniej widzieliśmy, że poselstwa Chrystusa do każdego z 7 zborów w 2 i 3 rozdziale objawienia zawierają pewne wspólne elementy. Na przykład do każdego ze zborów Chrystus mówi: znam uczynki Twoje. Poselstwa te są oceną ludu Bożego dokonaną przez Chrystusa w całej historii Kościoła. On również, kończąc każdy z listów, mówi: kto zwycięży? A potem następuje obietnica, jedyna dla każdego zboru. Ostatecznym celem tych poselstw do 7 zborów jest to, że każdy z ludu Bożego musi być zwycięzcą. W jakim sensie Laodycea musi być zwycięzcą? Chrystus mówi, że oczekuje od nas zwycięstwa, a my musimy poznać, nad czym mamy odnieść zwycięstwo. Sercem poselstwa dla Laodycei jest to, że musimy zwyciężyć własne ja. Czy jest to nasze przestrzeganie przykazań, albo nasze dobre uczynki, albo cokolwiek, co powoduje w nas pychę? Sercem naszego problemu jako Laodycei jest samo usprawiedliwienie. Gdziekolwiek jest ja, tam jest grzech. Tak więc potrzebujemy zwyciężyć własne ja. A co Chrystus obiecał zwycięzcom w Laodycei? Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Chrystus nie zajmuje się tutaj naszym zbawieniem w znaczeniu naszego tytułu do nieba. Mówi On o szczególnym przywileju zagwarantowanym dla tych, którzy zwyciężą własne ja. Objawienie wspomina o 2 grupach ludzi, którzy będą w niebie – oblubienica i goście. Jest również różnica między tymi, którzy służą Bogu w Jego świątyni i każdym, który jest zbawiony. Oczywiście wszyscy, którzy są w niebie, otrzymali przez wiarę przypisaną sprawiedliwość Jezusa. Nie ma tu nikogo bez przypisanej sprawiedliwości Chrystusa, gdyż tylko ona kwalifikuje nas do nieba. Ale ja wierzę, że ci, którzy służą Bogu w Jego świątyni, zwyciężyli własne ja i usiedli z Chrystusem na Jego tronie, jak to obiecał w objawieniu 3 rozdziale i 21 wierszu. Wierzę, że ci, którzy otrzymali ten szczególny przywilej oblubienicy, to ci, którzy docenili Chrystusa, kim On jest, i którzy przez wiarę doświadczyli Jego udzielonej sprawiedliwości. Odzwierciedlają w pełni pozbawioną własnego ja miłość Zbawiciela. Objawienie, rozdział 14, wprowadza nas do takiej grupy, którą nazywa 144 tysiące. I usłyszałem głos z nieba, jak szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach i śpiewali nową pieśń przed tronem i przed 4 postaciami i przed starszymi. Grupa ta nie tylko była usprawiedliwiona przez wiarę, jak pozostali zbawieni, ale doświadczyła pełni mocy Ewangelii, którą jest udzielona sprawiedliwość Chrystusa. W ich ustach nie znaleziono kłamstwa. 7 rozdział objawienia również maluje tę samą grupę następującymi słowami. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Taki jest przywilej, który Chrystus pragnie dać każdemu z nas. Końcowe słowa Chrystusa do laodycyjskiego zboru zawierają coś, czego nie ma w końcowych słowach skierowanych do innych 6 zborów. Do każdego z tych 6 zborów mówi On: temu, co zwycięży. Ale do Laodycei mówi coś więcej, dodaje: jak ja zwyciężyłem.
Pragnie on, by to ostatnie pokolenie chrześcijan zwyciężyło w taki sposób, jak on zwyciężył. Prawdziwy świadek namalował swoje własne zwycięstwo jako przykład dla Laodycei. Co zwyciężył Jezus? Po pierwsze, on zwyciężył świat. Powiedział do swoich uczniów: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Co to oznacza? Biblia definiuje świat jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota. Wszystko to Jezus zwyciężył. Po drugie, zwyciężył księcia tego świata, szatana. Jezus całkowicie zwyciężył szatana i dokonał tego w naszym imieniu. Po trzecie, zwyciężył grzech w ciele. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. On potępił albo zwyciężył zakon grzechu i śmierci. Zasadę grzechu, która jest zasadą własnego ja mieszkającego w grzesznym ciele. Wszystko to Jezus zwyciężył, świat, diabła i ciało, albo własne ja, po to, by mógł to zwycięstwo przypisać mnie i Tobie. Nie zwyciężył On jedynie po to, by dać nam tytuł i pewność zbawienia. Oczywiście Jego zwycięstwo daje to, ale zwycięstwo dotyczy również tego, że sprawiedliwość zakonu może być wypełniona w nas. Dalej Paweł wyjaśnia, co Chrystus przyniósł nam przez swoje odkupieńcze dzieło. Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Oto dlaczego mamy nadzieję. Ten świat nie jest naszym domem na wieki. Możemy być z niego wybawieni. Jesteśmy wybawieni z wszystkiego zła, jakie istnieje na tym świecie. Apostoł Jan mówi: to się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nie myśl, że możesz zwyciężyć świat i grzech swoimi własnymi wysiłkami albo siłą woli. Świat, diabeł i ciało mogą być zwyciężone tylko przez wiarę. Paweł zupełnie wyraźnie pisze w liście do Rzymian, rozdział 7, że my sami nie możemy zachować zakonu albo wykonywać autentycznie dobrych uczynków. Kończy on ten rozdział krótkim opisem walki chrześcijanina z grzechem dzięki mocy Ducha Świętego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Możemy identyfikować się z Pawłem, gdyż wiele razy tego doświadczyliśmy. Walczymy z ciałem w bitwie i próbujemy zwyciężać siłą naszego nawróconego umysłu. I kto wygra? Ciało wygra. Czy nasz umysł może zwyciężyć ciało? Paweł odpowiada, że nie. A nasza odpowiedź z naszego doświadczenia jest podobna – nie. Jak widzimy, nawrócony umysł może opierać się ciału od czasu do czasu, ale nigdy go nie zwycięży. Paweł powiedział Rzymianom w 8 rozdziale, że Chrystus potępił, co obejmuje zwycięstwo, zakon grzechu w ciele, a uczynił to dlatego, by sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Zwycięstwo to nie jest nam dane jedynie ku pożytkowi, ale według naszego doświadczenia. Gdy w końcu Laodycea będzie pokutować i odwróci się od samousprawiedliwienia do sprawiedliwości Chrystusa, wtedy chodzić będzie tylko przez wiarę i nie będzie dłużej polegać na sobie, ale na Bogu. Wtedy wszystkie zwycięstwa opisane w Objawieniu, rozdział 15, będą jej udziałem. Jan mówi: i widziałem jakoby morze szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Cytry reprezentują zwycięstwo. Taki jest Boży cel dla Laodycei.
Jaka jest tajemnica tego zwycięstwa? Jan mówi: Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Jan mówi tu o dwóch osobach: ten, który jest w was, i ten, który jest na świecie. Tym, który jest na świecie, jest szatan. Ten, który jest w was, to Duch Chrystusa. Skąd o tym wiemy? Paweł mówi: Chrystus w was, nadzieja chwały. I dodaje: bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Chrystus mieszka we mnie i w was przez Ducha Świętego. Jan mówi, że Duch Święty, reprezentujący Chrystusa mieszkającego w nas, jest większy niż szatan mieszkający na świecie. Tu jest źródło naszego zwycięstwa nad grzechem. Paweł przedstawia podobny argument, mówiąc: Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zapamiętaj, co może dokonać Chrystus w nas. Biblia mówi wyraźnie, że możliwe jest zburzenie każdej grzesznej rzeczy mocą mieszkającego w nas Chrystusa. Jednak zwycięstwa te nie są po to, aby nas zbawić. Są to owoce Ewangelii jako dowód, że moc Ewangelii jest w nas. Nigdy nie możemy przyjmować myśli, że osiągnęliśmy te zwycięstwa po to, by zostać zbawionymi. Nigdy. Zbawienie jest darem dla grzesznika, ale my zwyciężyliśmy po to, by usiąść z Chrystusem na Jego tronie i poświadczyć Jego chwałę. Teraz powstaje ważne pytanie: jaki jest tego koszt? Za jaką cenę Chrystus zamieszka w nas i będzie chodził z nami? Możemy to podsumować jednym słowem: rozbicie. Po to, by kupić niebieski towar oferowany przez prawdziwego świadka, złoto oczyszczone w ogniu, białą szatę i maść na oczy, musimy dobrowolnie uiścić cenę, a jest nią rozbicie. Gdy Chrystus żyje w nas i wytwarza swoją sprawiedliwość w nas, wówczas tylko On może przyjmować chwałę. Jak odczuje to ciało? Odczuje to boleśnie. Ciało lubi być chwalone. Lubimy, gdy nas chwalą, czyż nie? Jezus przedstawił to rozbicie, które ma miejsce, gdy siejemy ziarno. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Łuska na jądrze ziarna jest bardzo twarda, w łusce nie ma życia, jest ono w zarodku. Łuska musi być zniszczona przez wodę. Jest wtedy zmiękczona i rozbita tak, że życie znajdujące się w zarodku może wykiełkować i przynieść owoce. Paweł używa symbolu glinianego naczynia. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Maria również tego doświadczyła. Przyszła do Jezusa ze słoikiem z alabastru zawierającym mocne perfumy. Gdy kupisz kosztowne perfumy, często są w pięknej buteleczce. Buteleczka jest tak piękna, że zatrzymujemy ją nawet po użyciu całej zawartości. Alabastrowy słoik Marii zawierał kosztowny perfum, ale był zapieczętowany. Nikt nie wiedział, co było w nim, póki go nie rozbiła. Zapach kosztownego perfumu rozszedł się po całym pomieszczeniu. Chrystus mieszka w nas i w każdym nowonarodzonym wierzącym, ale nikt nie zobaczy Chrystusa w nas, dopóki zewnętrzna powłoka nie będzie rozbita. I tu jest problem. Jesteśmy zachwyceni pięknością słoika. Uważamy, że Kościół nie może się obyć bez nas. Niektórzy uważają, że Kościół nie da sobie rady bez naszego doświadczenia albo akademickich stopni.
Niektórym się wydaje, że zbór upadnie bez naszych administracyjnych możliwości. Inni uważają, że Kościół do niczego nie dojdzie bez naszych darów. Mam dla nich złą nowinę. Nikt z nas nie jest niezastąpiony. Kościół może przeżyć bez Ciebie i beze mnie, ale nie może przeżyć bez Chrystusa. Nie podtrzymujemy teorii, że Kościół nie może istnieć bez nas. To Chrystus z nas jest nadzieją chwały. Chrystus od wewnątrz świeci na zewnątrz. Musimy więc być rozbici. Własne ja musi być usunięte. Świat musi widzieć nie to, jacy jesteśmy dobrzy, bo jest to samo usprawiedliwienie, ale jak dobry jest Chrystus. Stanie się tak tylko wtedy, gdy dobrowolnie się rozbijemy. Ja musi umrzeć, aby Chrystus mógł żyć w nas i przez nas. Ostatecznym celem poselstwa do Laodycei jest to, by przekonać nas, że Bóg oczekuje ludu, nie tyle indywidualności, ale ludzi, przez których może ono świecić ziemię swoją chwałą. Gdy się to stanie, Bóg będzie mógł okazać moc Ewangelii światu i nie będzie żadnego wytłumaczenia, jeśli ktoś zginie. Bóg będzie mógł powiedzieć przed wszechświatem i niewierzącymi: oto mój lud, tu są ci, którzy mają wiarę Jezusa i zwyciężyli własne ja tak, jak ja zwyciężyłem. Diabeł powie na to, jak w przypadku Hioba: pozwól mi go wypróbować. Jak ciężki będzie to test. Będzie to test, jakiego żadne pokolenie nie doświadczyło. Gdy on nadejdzie, czy Laodycea go zniesie? Bóg obiecał, że będzie to lud, który będzie silny w nim. Istnieje więc pytanie, czy chcemy być dobrowolnie rozbici, czy dobrowolnie powiemy nie ja, ale Chrystus? Faktycznym problemem nie jest to, czy wejdziemy do nieba, czy nie. Problemem jest to, czy świat potrzebuje widzieć Jezusa w nas, nadzieję chwały. Laodycea musi zwyciężyć. Potyka się o przeszkodę samousprawiedliwienia. Nie jest problemem, że czyni złe rzeczy. Problemem jest, że robi dobre rzeczy ze złych powodów. Świat chce widzieć dobroć Bożą, a nie naszą. Mamy światło, ale mamy je pod korcem. Jezus mówi do nas: wy jesteście światłością świata. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dla ciała nie jest to łatwe. Oznacza to, że nie będziesz zadowolony, gdy ludzie nie będą cię wysoko cenili. W pierwszych dniach nasi pionierzy, misjonarze, stawali twarzą w twarz z fizyczną niewygodą, dzikimi zwierzętami, wrogimi plemionami i innymi niebezpieczeństwami. Dzisiaj większym problemem jest niewdzięczność. Trzeci świat nie lubi dziś misjonarzy. Są uważani za umacniających wstecznictwo. Nie zapomnę mojego doświadczenia jako ewangelisty kolportującego w Anglii. Gdy po zapukaniu do drzwi otworzyła je kobieta, popełniłem wielki błąd. Powiedziałem jej, że byłem w Afryce. Ona od razu otworzyła mi oczy. Zobacz, mówi, tu są Anglicy i to my wysyłamy misjonarzy do Afryki, a nie odwrotnie. Innymi słowy, to Afryka potrzebuje misjonarzy, a nie my. Jesteśmy krajem chrześcijańskim. Trzeci świat odczuwa to samo dzisiaj. Nie potrzebujemy was, idźcie do domu. Dlatego też wielu misjonarzy nie kończy swojego kontraktu. Zazwyczaj mają go na 6 lat, ale muszą odchodzić z terenu wcześniej. Jednym z powodów, że tak się dzieje, jest ten, że ludzie nie chcą ich doceniać. Tak też jest w zborach, nie jesteśmy doceniani. Czy jesteśmy gotowi do odrzucenia naszej pychy, gdy coś takiego się wydarzy? Czy jesteśmy gotowi ponieść szkodę nawet od członków zboru? Ellen White mówi, że nie mamy wyciągać ciepła z oziębłości innych w tych ostatnich dniach. Gdy czasem ktoś mówi, że cię obrażają, nie mów wtedy: opuszczę ten zbór. Jezus nie był doceniany, gdy przyszedł na ten świat.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Co by się stało z nami, gdyby Jezus powiedział: ci ludzie nie doceniają ogromnej ofiary, jaką składam za nich, wracam do nieba. Wszelkie zło, jakie Chrystusa spotkało, nie wstrzymało go przed wypełnieniem zaplanowanej misji. Pluli na niego i wyśmiewali go. Jak byś na to zareagował? Jaka byłaby odpowiedź Jezusa? Ojcze, odpuść im, tak powiedział. Pomimo takiego potraktowania, Jezus niósł to i zwyciężył. Zwyciężył pychę, własne ja. Okazał posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu. Dobrowolnie zostawił własne ja i dokonał tego, byśmy mogli być w Jego Królestwie. Gdy Laodycejczycy, ja i ty, dobrowolnie zwyciężymy własne ja i oddamy się Duchowi Świętemu, wtedy będziemy zwycięzcami. Wtedy świat będzie oświecony chwałą Bożą. Musimy to zrobić dzisiaj z naszymi współwierzącymi w Kościele. Ale nie zwyciężymy tak łatwo. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.